Otrzymałam informację właśnie, że pan senator Jan Maria Jackowski jest chyba telefonicznie dostępny, tak? Bo połączenia skype'owego tak mieć nie będziemy. Dobrze. Dzień dobry, panie senatorze. Witam. Przykro mi, że pana Dzień nie dobry. Widzę, są ale słyszę na szczęście dobrze. Tak, tak to niestety do tego przywykliśmy już przez ostatnie półtora roku, więc tym razem... Także przepraszam panią redaktor. Nie ma problemu, panie senatorze. Jakoś sobie poradzimy. Panie senatorze, proste, krótkie pytanie. Jak bardzo był pan zaskoczony tym, że Zbigniew Giżyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski spowodowali, że Zjednoczona Prawica traci formalną większość w polskim parlamencie, w polskim Sejmie? Absolutnie nie byłem zaskoczony, ponieważ od wielu tygodni wiedziałem, że taka sytuacja może mieć miejsce. No dobrze, ale co o tym świadczyło, panie senatorze, że taka sytuacja może mieć miejsce? Mówiąc krótko, co do niej doprowadziło i czy sądzi pan, że ktokolwiek rozmawiał z trojgiem tych posłów z władz Prawa i Sprawiedliwości? I tu uderzyła pani w główny problem, jaki jest w obozie Zjednoczonej Prawicy, to jest brak rozmowy. Pan poseł Giżyński nie krył swoich planów, toczył różnego rodzaju rozmowy, więc dziwią mnie te zaskoczenia teraz niektórych przedstawicieli obozu Zjednoczonej Prawicy, którzy są zaskoczeni sytuacją. Sygnalizował problemy, ale nie próbowano ich rozwiązać, więc zdecydował się na wybór własnej drogi. Można powiedzieć w ten sposób, że mamy do czynienia z sytuacją braku szacunku dla szeregowych posłów i parlamentarzystów i to powoduje napięcia i brak tego dialogu. Zresztą u pani w programach wielokrotnie o tym mówiłem. To jest problem, który przekłada się później na realne problemy polityczne, prawda? Tak jak w każdym środowisku zawodowym. Panie senatorze, czyli władze Prawa i Sprawiedliwości mają co chciały. Trochę tak to można zinterpretować. No w pewnym sensie oczywiście, że tak. No gdyby był szacunek dla posłów, senatorów, gdyby rozmawiano z nimi, gdyby nie było takiego, powiedziałbym, lekceważenia tych postulatów, braku wewnętrznego dialogu, rozwiązywania tych problemów, które sygnalizowane były i to w różnych forach i w różnych formatach, to sądzę, że wielu tych napięć, które świadkami jesteśmy obecnie, by nie było. I to jest sytuacja absolutnie ewidentna. I tutaj te zaskoczenia odnośnie pana posła Giżyńskiego i próby, no mówiąc delikatnie, przyklejenia mu łatki, że coś tam jest, dlatego on odchodzi. No czy to jest nielogiczne? Gdyby rzeczywiście coś tam było na rzeczy, to pan poseł Giżyński na pewno by nie odchodził z Prawa i Sprawiedliwości, licząc na to, że będąc w klubie PiS-u, no będzie miał łatwiej mu się bronić przed ewentualnymi jakimiś tam zarzutami, prawda? Więc to pokazuje, że ta reakcja jest nerwowa, nieprzemyślana, jest to zaskoczenie. A tak naprawdę to problem polega na tym, że to nie jest kwestia licytowania. W mojej ocenie, tak, to znaczy mamy grupę posłów, mówimy, że wychodzimy, no i wtedy kierownictwo mówi, no dobra, no rzeczywiście byliście tam niedowartościowani, to was będziemy dowartościowywać. No i wtedy podpisujemy jakąś koalicję, czy porozumienie, czy prowadzimy rozmowy. No i później się okazuje, że wszystko już jest, wraca do pewnej normy. To taka sytuacja nie jest. To jest sytuacja, gdzie trzech posłów, i to posłów, przynajmniej dwóch z grupy tych posłów, to są znani posłowie od wielu kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł dołączyła, przeszła przez środowisko Kukiza, objęła mandat w 2017 roku, ale jest wyrazistą posłanką i trzech takich posłów traci Prawo i Sprawiedliwość, którzy akurat mają dorobek parlamentarny. To nie są posłowie bez dorobku. Chodzi o samą większość, a właściwie brak tej większości. Jak poważny problem teraz, ale tak zupełnie realnie będzie to stanowiło dla PiS? No bo to oznacza praktycznie negocjacje przed każdym ważniejszym głosowaniem. To jest bardzo wyniszczające i bardzo męczące dla partii rządzącej, co by nie mówić. Ma pani 200% racji. W tej chwili każde głosowanie, które może z jakiegoś powodu wzbudzać wątpliwości, bo wiele głosowań w parlamencie jest takich, że i opozycja, i obóz rządowy głosuje razem. I to jest, jakbyśmy prześledzili statystyki, to większość tych głosowań jest takich. To może być paradoks taki nieznany dla opinii publicznej, ale tak jest.
ale w tych głosowaniach, które mają szczególne znaczenie, wzbudzają emocje społeczne, to trzeba będzie negocjować większość, tak? Raz będzie to PiS robił z Lewicą, raz może z PSL-em, raz może z jakimiś grupkami innymi, które są w parlamencie, więc można powiedzieć, że tutaj ta większość będzie płynna. Ale to też oznacza, że płynna będzie, że opozycja też nie będzie miała większości, więc to będzie sytuacja takiego, powiedziałbym, no dość podobna w sytuacjach, kiedy premier Belka był premierem, po premierze Millerze. No to było jeszcze w roku 2000 bodajże. Ja tylko z całym szacunkiem, ale Marek Belka miał umiejętności negocjacji. Ja sądzę, być może pan się nie zgadza z tą opinią, ale że Jarosław Kaczyński ma problem z umiejętnością negocjacji, szczególnie jeżeli chodzi o konkurentów politycznych. To ja mówiłem o mechanizmie, ja nie porównywałem absolutnie tych dwóch polityków i ich sposobu działania, bo oczywiście mają swoje osobowości, swoje temperamenty i się różnią od siebie. Także tutaj i nie chcę teraz w tej chwili dokonywać oceny. Natomiast faktem jest, że pan prezes Jarosław Kaczyński przyzwyczaił się do pewnego stylu zarządzania środowiskiem politycznym, któremu szefuje. No i ten styl... Zmienić ten styl właśnie w tej chwili, że to życie go po prostu do tego zmusi? Tego nie wiem. No, trudno czasami takie nawyki zmienić, które ma się od kilkudziesięciu lat. Tego nie wiem, to już nie do mnie pytanie. Natomiast faktem jest, że ta metoda zarządzania już w tej chwili się po prostu nie sprawdza. No to bardzo są mocne słowa jak na polityka Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, ale pewnie z wielu perspektyw prawdziwe. Panie senatorze, jeszcze jedna ważna sprawa dotycząca tej większości Zjednoczonej Prawicy. Czy kiedy słyszał pan Jarosława Gowina podczas jego wystąpienia w trakcie konwencji porozumienia, to nie miał pan wrażenia, że słucha pan liderów jednej z partii opozycyjnych? No, pan premier Gowin jest w sytuacji takiej, że można powiedzieć, jest trochę niechcianym dzieckiem, przynajmniej w części establishmentu pisowskiego, który nawet tego nie ukrywa, prawda? I publicznie mówi na ten temat, że najchętniej by się pozbyto premiera Gowina. Natomiast no, odejście pana posła Giżyńskiego no, paradoksalnie wzmocniło pozycję w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy pana premiera Gowina, bo w tej chwili każda szabla jest po prostu na wagę złota, a jak wiadomo, no, pokazał, że ma 9 szabel w klubie i 2 jeszcze poza klubem parlamentarnym. Mówię tutaj o tym głosowaniu nad Rzecznikiem Praw Obywatelskich, nad panią senator Staroń. Więc ja myślę, że pan premier Gowin wyciąga wnioski. No, niechciane dziecko też ma swoje zdanie, prawda? I to zdanie po prostu zostało wyrażone. No i tak oceniam to, co zostało powiedziane. Jako wyborca i ja jako osoba zajmująca się polityką od lat, obserwująca nią, żyjąca nią na co dzień, zastanawiam się, jak to jest możliwe, że w dalszym ciągu w koalicji funkcjonują ludzie, którzy mają praktycznie na każdy ważniejszy temat zupełnie inne od siebie opinie. Dlatego, że któregokolwiek elementu tak naprawdę Jarosław Gowin by nie ruszył w weekend właśnie, to okazywało się, że ma zupełnie inne zdanie w sprawach kluczowych niż ma główna partia koalicyjna, czyli Prawo i Sprawiedliwość. I zastanawiam się, jak bardzo to jest etyczne, żeby funkcjonować w rządzie tylko dlatego, że spaja nas rządza władzy. Bo tylko tak to wygląda w tej chwili, panie senatorze. To, że się środowiska polityczne tworzące obóz Zjednoczonej Prawicy programowo w pewnym zakresie różnią, to jest oczywiste. No, gdyby się nie różniły, to by stanowiły jeden byt polityczny. To jest większość tematów, panie senatorze. No, większość może nie, ale rzeczywiście ta skala się zdecydowanie zwiększa. I ja sądzę, że tutaj trzeba by wrócić do początków tego konfliktu czy tych napięć, a więc do wyborów sprzed ponad roku w maju, tych kopertowych, które się nie odbyły. I również do tego, że co podnosi pan premier Gowin, że do dnia dzisiejszego nie jest podpisana umowa koalicyjna, która by określała i nawet rozmowy na ten temat się nie toczą. Więc ja sądzę, że to są po prostu sygnały w tej chwili w przestrzeni. Ja sobie zdaję sprawę, że dla naszych wyborców to jest fatalne i tutaj też dostaję takie sygnały, bo wyborcy głosowali na listę, która była w wyborach, prawda? Czy tam był przedstawiciel Porozumienia, czy Solidarnej Polski, czy PiS-u na tych listach, to już nie każdy wyborca wnikał. No generalnie na PiS głosował, na obóz Zjednoczonej Prawicy.
takich czy innych powodów miał osobiste motywacje w tym zakresie. I w tej chwili, no może jak najbardziej z panią się zgadzam, wyrażać zdziwienie tym, co się dzieje, no bo niejako myśmy podjęli pewne zobowiązania programowe, które będziemy realizować w tej kadencji. No wygraliśmy wybory, a więc wyborcy, no można powiedzieć, dali nam mandat zaufania, natomiast w tej chwili nie następuje realizacja tych postulatów z 2019 roku i części jeszcze z 2015 roku. No i to jest w tej chwili problem i to niewątpliwie będzie oceniane negatywnie moim zdaniem przez opinię publiczną, która nie rozumie tych wszystkich wewnętrznych utarczek czy sporów czy konfliktów, które się pojawiają. Jeszcze dwie sprawy na koniec. Jak bardzo krwi napsuć może wam powrót Donalda Tuska? Donald Tusk jest politykiem, który jeżeli zdecyduje się wrócić i jeżeli będzie miał instrumenty do skutecznego zarządzania, no powiedzmy koalicją obywatelską, jak to będzie zrobione, to już nie moja sprawa, bo to jest wewnętrzne. Tak jest. To niewątpliwie będzie, jest to zawodnik wagi ciężkiej, no co by nie, chociaż jest szczupły i nie ma jakiejś takiej masywnej sylwetki, ale w sensie politycznym jest to niewątpliwie zawodnik wagi ciężkiej i niewątpliwie tutaj wejście jego do realnej polityki, instytucjonalizacja jego pobytu w tej polityce, bo na razie był tak na zasadzie komentatora twitterowego, na zasadzie osoby z Brukseli, która się wypowiadała, no niewątpliwie zmieni ten pejzaż. Nie wiem, czy uda mu się odbudować taką potęgę Platformy Obywatelskiej, jak była w przeszłości. Bardzo w to wątpię, ponieważ sytuacja też zmieniła się i bardzo wiele się zmieniło. Natomiast na pewno będzie skuteczniejszym liderem niż obecni liderzy w ramach opozycji i moim zdaniem będzie potrafił rozwiązać główny problem Platformy, jaki jest w tej chwili w sensie politycznym. To jest kwestia ułożenia jakiś modus vivendi między środowiskiem Szymona Hołowni a Platformą, ponieważ te elektoraty się zazębiają i tu jest duża konkurencyjność. I ta walka w ramach tej konkurencyjności może być wyniszczająca dla obu środowisk. Panie senatorze, bardzo króciutko. Nie jest pan raczej wśród tych polityków PiS, którzy mówią, że powrót Tuska to jest dla was prezent? Niewątpliwie z jednej strony na pewno będzie powrót też i przypomnienie tych, no powiedziałbym, tych działań Donalda Tuska, które no, źle się zapisały w pamięci opinii publicznej, ale z drugiej strony, jeżeli okaże się skutecznym liderem opozycji, to sądzę, że wtedy nastąpi pewna zmiana jego wizerunku w oczach opinii publicznej. Dobrze. I chyba w ten sposób też sam Donald Tusk na tę sprawę patrzy. Panie senatorze, to jeszcze króciutko. Gdyby pan brał udział w głosowaniu nad odwołaniem ministra Czarnka z jego funkcji, to jakby pan zagłosował? Pytam oczywiście w kontekście jego ostatnich wypowiedzi i tych planów związanych z kuratoriami i tym, co ma się dziać w polskiej szkole. Planów do końca jeszcze nie znam, bo nie ma projektu ustawy, która trafiłaby do parlamentu. Na razie są to konsultacje, dyskusje i tak dalej. Ale uważa pan, że powinien kontynuować swoją pracę jako minister, czy jednak nie? To jest przede wszystkim decyzja premiera i kierownictwa obozu Zjednoczonej Prawicy. No dobrze, ale wiemy, że będzie głosowanie w Sejmie. Pan nie bierze w nim udziału, ale pytam, co by pan zrobił, gdyby był pan posłem i brał udział w tym głosowaniu? Zagłosowałby pan za czy przeciw? Króciutko. Gdybym był posłem, głosowałbym zgodnie ze stanowiskiem klubowym w tej sprawie. Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panie senatorze. Dobrego, spokojnego dziękuję, dnia panu życzę. Dziękuję, miłego dnia. Do zobaczenia. Dobrego, kłaniam się. Do zobaczenia.